Cześć, jestem Jakub z kanału Mamry. W dzisiejszym odcinku, w piątym odcinku poświęconym farmie, w piątym update'cie farmy zaprezentuję Wam cztery zmiany, o których już zaraz. Chociaż szczerze mówiąc myślę, że tylko jedna z tych czterech wywoła na Waszych twarzach zachwyt. Jest to ogromna rzecz, która została wygrana. Już nawet tutaj odrobinkę wystaje, ale ją zakryję i do niej sobie przejdziemy na koniec. A teraz przedstawię Wam, co dokładnie pojawi się na tym update'cie. Dzisiaj zobaczycie dokończenie sadu, danie nowego terenu, nietypowa rzecz, czyli coś, co pojawi się pod spodem farmy oraz danie główne, chodzący wiatrak. Sad. To coś, na czym ostatni update się trochę opierał, ponieważ poświęciłem mu dłuższą część właśnie, a ją wtedy trzeba było, bo było tutaj zrobiony teren pod sad. Nie było wtedy jeszcze drzewek. Zastanawiałem się, czy zrobić takich małych takich sadzonek własnych, ale nie. Postawiłem w klasykę. Po całości tutaj dałem choinki, na tym podwyższeniu postawiłem takie krzaki. Załóżmy, że to są jakieś czuje, coś takiego. A tutaj jeszcze są też dwa drzewka. Dwa drzewka, także chyba miałem nawet trzy, ale myślę, że dwa spokojnie tam wystarczą. Nie chciałam na siłę pchać. No i tak się sad nam będzie prezentował. Zdobyłem płytkę 16x16. Jest to dla mnie duży sukces, ponieważ szukam tych płytek i na OLX-ie, i na Allegro. Na razie jest mało ogłoszeń. Chodzi mi o baseplate, czyli te płaskie płytki. To są te płytki konstrukcyjne. One od dołu nie mają studów, to są takie specyficzne i rzadko je można zdobyć, a moja farma się na nich opiera i muszę ją budować na ich podstawie. Dlatego troszkę właśnie terenu cieszę się, że zdobyłem. Co tutaj będzie, jeszcze nie wiem. Póki co pokryłam ją plejtami, bo nie mam jeszcze tyle plejtów, ale jak z innej perspektywy teraz widzicie, ta płytka jest już prawie cała pokryta. No, będzie tak tymi 16x16 ciągnięte do końca, aż tutaj do sadu, a może i dalej, nie wiem. Chcę tutaj trochę wyrównać, ładniej to będzie wyglądać, dlatego jeszcze troszkę tych płytek będę musiał zdobyć. A co tam będzie? Mam chyba w głowie plan, ale na razie jest to wstępne. O, a co tutaj się stało? Przenieśliśmy się na klasyczny stół do nagrywania Mount Brick w drugim pokoju, nie w Lego Roomie, tym razem już w moim pokoju. No i co tutaj Wam chcę zaprezentować? Na razie to niczego nie przypomina. Ja Wam mogę powiedzieć, że będzie to piwnica. To będzie piwnica, bardzo nietypowa konstrukcja na farmie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam na farmie znajduje się taki jakby czarny otwór. Tak naprawdę nie jest otwór, tylko klocek czarny, ale mniejsza z tym. Mam taki plan, to nie będzie taka piwnica, że od góry będzie otwierana, bo ja bym musiał tam w klockach i w stole przede wszystkim przewiercić dziurę, a to jest raczej niemożliwe. Dlatego będzie to taki udawany otwór. A jak będę ściągał tą piwnicę? Ta piwnica, teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Ja nadzieję, że to zrozumiecie. Tutaj będą pociągnięte białe klocki. U góry będzie to otailowane, a na tych tailach zostanie przyklejona taśma dwustronna, a tą taśmą dwustronną ta piwniczka zostanie przymocowana od dołu stołu. No, dość, przyznacie, że dość takie nietypowe rozwiązanie. Taśmę dwustronną chyba można odczepiać z powrotem, więc będziemy mogli sobie do tej piwnicy zaglądać, ale w sumie nie wiem po co. No co? Takie to coś będzie. Pewnie nie spodziewaliście się, że farma jeszcze będzie, będzie pod powierzchnią. Kto wie, może kiedyś coś w niebie, coś na niebie zrobię w farmie, może coś w kosmosie, ale to już raczej plany na najbliższe kilkadziesiąt odcinków farmy. No, tutaj za dużo do powiedzenia nie ma, ale coś się postaram powiedzieć. Użyte są tej sztabki. Ze sztabkami nie mam co zrobić, ponieważ już wszystkie chodniki w mieście są wykonane, a sztabek mi dużo zostało, bo zakupiłem ich za dużo. Myślałem, że aż tyle mi się przyda, ale trochę przesadziłem. Przesadziłem, aż tak dużo mi było niepotrzebne. Chyba zakupiłem ich około 400 sztuk, jakoś tak, ale aż tyle to jest była lekka przesada, aż tyle kupować. No i tutaj właśnie tak jak mówię, sztabkami jest to pokryte, fajna trochę dość podłoga. Tutaj czemu nie zostawiłem, tutaj będą regały takie, wiecie, one będą jakieś słoiki i różne. No choć to jest nowa piwnica, nowiutka, no to szczury już się zalęgły. No niestety trzeba sobie jakoś ze szczurami tutaj radzić, trzeba z nimi na tej farmie żyć, bo ich jest całkiem sporo. A tutaj już dwóch takich nieprzyjaciół dostało się do piwnicy. Pora na finał, danie główne dzisiejszego odcinka, czyli z wiatrem. Oj, ile ta konstrukcja już u mnie jest, to chyba nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ale
od grudnia, spokojnie od grudnia tamtego roku. No nie miałem co do niej pomysłu, czy ją dać nam do miasta, była taka myśl z początku. Zrezygnowałem z tego szybko oczywiście, później była myśl, czy jako moc oddzielnie pokazać. Ale jak przedłużyłem tej farmę, zastanawiałem się, po co ten teren, co z nim zrobić. I wtedy sobie przypomniałem, że mam ten wiatek, zbudowaną taką konstrukcję i to będzie naprawdę fajny pomysł, żeby dać. No, ja jestem z tej konstrukcji dumny, zaraz się dowiecie dlaczego. Ale no, najpierw chciałam powiedzieć, jak ona jest zbudowana. Są tutaj te dwa elementy, które były użyte w budowli silosu z takiego zestawu Lego City Farm. Tu jest taka kabina, do której może sobie wejść figurka, która tam nadzoruje chodzenie wiatraka, ale jeszcze będę musiał zrobić drabinę do wejścia, ale to kiedyś na pewno zrobię. Tu natomiast jest wiatrak. I dlaczego jestem z tego wiatraka dumny? Przecież to jest, powiecie, zwykła konstrukcja. Zobaczcie. Uwaga, uwaga, ten wiatrak może chodzić. Wygląda to bardzo fajnie. Jak wiatrak ten chodzi, to wygląda bardzo fajnie. Mogę teraz na drugą stronę wziąć. Ciekawie to wygląda i mogę sobie taki wiatrak włączyć i on chodzi. No, sami przyznacie, że to chyba to jest największa, najciekawsza rzecz, no największa wielkościowo to też, ale sami przyznacie, że to jest najciekawsza rzecz chyba, która pojawiła się na farmie. To już koniec dzisiejszego odcinka poświęconego farmie. Napiszcie, czy wam się spodobał, bo dzisiaj zostały przedstawione ciekawe rzeczy. Co w szóstym update'cie, zapytacie? No w końcu chyba by się przydało dać jakiś nowy budynek, bo nie ma tu już żadnych nowych budynków. Tak, myślę, że fajnie też by było zrobić coś tam za amboną leśnika. To też by był dobry pomysł. A może ktoś nowy zagości na farmie? Kto wie? A teraz ja już was żegnam. Pa!